Cześć i czołem, Kamil z Baseball i inne historie. Przed Wami jeszcze jest Grzesiek Białas, a to znaczy, że dziś będzie wielkie rozstrzygnięcie konkursu. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że my, kurczę, gadaliśmy 15 minut nad tym konkursem, a ja nie włączyłem nagrywania, więc jeszcze raz musimy po prostu nagrać materiał. Ja może na szybko przypomnę, jak to wyglądało, ten konkurs. Mianowicie razem z Grześkiem będziemy prowadzić taką audycję o baseballu i waszym zadaniem było wymyśleć jakąś nazwę i przesłać mi na maila razem z objaśnieniem. Niestety część osób wysłało swoje propozycje, na przykład w komentarzu na YouTubie albo na przykład na moją wiadomość prywatną. No i niestety czegoś takiego nie możemy uwzględnić, ale ja przeczytam jedną propozycję, która padła pod filmem na YouTubie i tutaj jest taki użytkownik jak Adam Seed. I napisał on rozmowy zakolowych. Razem z Grześkiem powiedzieliśmy, że ta nazwa jest bardzo dobra i prawdopodobnie by wygrała. Dodatkowo dla czynnych zawodników przewidziana była maszyna ATEC M3. Niestety Adam nagrody nie dostanie, bo napisał to w komentarzu na YouTubie. Także koledzy z Warsaw Dragons mogą mu podziękować. A od nas w prezencie dostaje bana. Wszystkiego dobrego. Grzesiek, ja ci zacznę czytać propozycje, które dostałem na maila. Szybko, postaramy się, żeby cię już nie męczyć. Słuchaj, propozycja numer jeden. Byleby do domowej lub do stolika z bazą. Niestety tutaj nie ma wyjaśnienia, a szkoda, bo chciałbym poznać interpretację, ale dziękujemy za propozycję. Kolejna sprawa, kolejna propozycja. Biorąc pod uwagę, że ów seria o baseballu, dla której szukacie nazwy, ma być typowo dla początkujących oraz to, że mają być tam rozpatrywane nie do końca poważne pojęcia czy też sprawy związane z baseballem, proponuję nazwę infantylnie o baseballu. Myślę, że taka nazwa byłaby dosyć jednoznaczna i potencjalny oglądający od razu mógłby się zorientować, czego można się spodziewać po ów serii na waszym kanale. Pozdrawiam i pozdrawiamy infantylnie. Infantylnie pozdrawiamy. Tak. Co to jest w ogóle? No to jest tam coś tam, słuchaj, z łaciny chyba, coś, nie wiem o co chodzi, ale to nie po polskiemu, nie? Tak. Okej, okay. Ale dziękujemy za propozycję, ja później sprawdzę, co to jest. Dzień dobry panie prezesie, to jest... Może poczekaj, może chodzi o, że fanty jakieś, że infantylnie, że coś, że będziesz rozdawał gadżety... Dobra, jedź dalej. Może, dobra. Dzień dobry panie prezesie i to pewnie do prezesa Białasa, bo prezes Kamil już nie jest prezesem. Mój pomysł na zaskakująco dobry tytuł serii to baseballowe histerie. Zaczynajmy. Myślę, że nawiązuje to do kanału matki, a jednocześnie i baseball i historia wiejąca grozą może się zdarzyć, a i będzie emocjonalnie, czasami wybuchowo. Tak myślę, a co kanał pokaże, to się zobaczy. Działajcie, liczę na was chłopaki. Pozdrawiam. Histerie. Mi się podoba. Mi się podoba, ale wieje dramą, wiesz, ja mówię, jakoś w tym baseballu tak chciałbym, żeby było, według mnie, no tak lepiej było, gdyby było śmiesznie, a nie ta drama, histeria mi się, kurczę, kojarzy, jakoś tak, nie wiem. Śmiesznie już jest. Już jest okay. Śmiesznie. Tak. Kolejna propozycja, mój pomysł na nazwę to Double Play, czyli podwójny out, który występuje w grze, a tą serię będą prowadzić dwie osoby. Trochę to naciągane, ale nazwa według mnie fajna. Pozdrowienia. Pozdrawiamy. Double play. Double play, tak. Double jest, play. Mówię, trochę mnie, słuchaj, ta nazwa przeraża, wiesz, dwóch gości sobie gada, program nazywa się Double Play. Niech to kiedyś jacyś Amerykanie obejrzą, mogą trochę inaczej zrozumieć. Tak, jest Double Play, a w podtytule Pitcher and Catcher. These guys swing both ways. Kolejna sprawa, cześć. Moja propozycja to narzut myśli. Narzucacie jakimś tematem ze świata baseballu. No i narzut z wiadomego powodu. Nazwa wydaje się luźna. Rozmowa o tym, co przyjdzie wam na myśl. Dodatkowo zrobiłem skromną graficzkę na tę okazję. Postaram się ją teraz wyświetlić. Narzut myśli. Jak to mówiłeś, jak komentowaliśmy to? Że czego się obawiasz? Ja obawiam się tego, że za dużo myślenia może nie być w tych materiałach, więc nie wiem, czy tam jakieś myśli będą. I też, żeby ten narzut jak tak myśli, to żeby nie był za wysoki na różnych towarach, bo i tak inflacja już wszystkich tak męczy, więc niech ten narzut już nie myśli, tylko maleje. Okej.
Propozycja numer 6. Siema, moim pomysłem na nazwę programu jest Baseball Love, czyli love wielkimi literami. Myślę, że to dobra i fajna nazwa, prosta gra słów. Faktycznie. Zgadzam się, tak fajna, fajna, tylko mam wrażenie, że trochę już taka zużyta w różnych hasłach, sloganach jakichś takich, wiesz... A wydaje mi się, że koszulka widziałem z takim hasłem. Ale... Takich, ale chodzi mi już nawet nie o sam baseball, nie? Tylko w innych branżach też takie hasło się, że tak powiem, często pojawia. A my byśmy się jednak chcieli wyróżniać, nie? Bo jesteśmy wyjątkowi. Na pewno, nie wiem czy na plus, ale tak jest. Kolejne nazwy, i tego ci wcześniej nie czytałem nawet. To jest tak, i ktoś napisał, rzucił kilka propozycji. Trochę ja, kurczę, nie napisałem, że trzeba rzucić jedną propozycję, ale zobaczymy, jak do tego podejdziemy. W każdym razie propozycje są takie, od jednej osoby. Baseball Love, o proszę, Baseball Love Historię, Ostatnia baza i Krótka piłka. Tylko niestety, kurczę, wyjaśnienia nie ma. Ale okej, okay, zobaczymy, co z tym zrobimy. Okay. Kolejna propozycja. Witam, mój pomysł na nazwę audycji to Biały Lis. Biały oczywiście od nazwiska Grześka Białasa, a Lis od białostockiej drużyny baseballowej Lisy Białystok, z której z tego co mi wiadomo grasz, już nie gram. Ale Biały Lis, fajne. Okej. Okay. Kolejna nazwa to Czwarta baza. Dlaczego? Wydaje mi się bardzo odpowiednia, jeżeli chodzi o rozmowy dotyczące baseballa. Myślę, że nawet osobom zupełnie niezwiązanym i nieinteresującym się baseballem będzie się kojarzyć z tą grą. Praktycznie każdy jednak coś tam kojarzy, że w tej grze występuje kij, jak i bazy. 4. Gratulacje za kij, nie za pałkę. I co? Ciekawa nazwa. Czwarta baza. Ciekawa nazwa, chociaż tak jak kij zamiast pałki mi się podoba, tak baseballa w dopełniaczu bardzo, bardzo gryzie. Baseballu, a nie baseballa. No, ale wiesz co, jak ostatnio grałem z kolegą w MLB The Show, to darł się, żebym rzucał na czwartą bazę. To chyba tak ludzie niezwiązani z baseballem myślą, że tak się nazywa. No tak, tak no, są cztery bazy. Tak, tak. No, mi no, generalnie czy... na razie... A dobra, nie zachowam swoją opinię, ale brzmi spoko. Dobra, następne propozycje. Kilka propozycji na nazwę. Nie są najlepsze, ale zawsze to coś. Za szczerość plus i za samokrytykę, choć ja jeszcze nawet nie przeczytałem. Dinger.pl, Grand Slam Polska, Screwball.pl, polski shootout, shoot to po polsku. Okay. Tylko też nie ma wyjaśnienia, kurczę. Ale to nic. Znaczy spoko, kolej... takie baseballowe te nazwy, ale też tak obco brzmiące. Nie? Trochę. Hmm. Ale spoko. Na pewno weźmiemy pod uwagę podczas burzliwej dyskusji. Kolejna propozycja. Moja propozycja na nazwę audycji jest nazwa Załapałeś, że łap wielkimi literami. Program podcast, w którym rzucamy opiniami. Myślę, że nazw tych nie trzeba tłumaczyć. Baseball każdemu kojarzy się z łapaniem oraz rzucaniem, a idealnie przedstawiają, o czym on będzie. Luźna dyskusja na temat baseballu. Załapałeś? Załapałem. Dobra, to dobrze. Dzięki za propozycję. Kolejna propozycja, catch the question o baseballu na luzie. Amerykanie używają sformułowania play catch i nieważne czy mały czy duży, każdy wie, że chodzi o dwie rękawice i piłkę. Potrafią przez godzinę rzucać do siebie piłkę i mieć z tego sporo frajdy. W tym czasie zwykle sporo rozmawiają, stąd pomysł na catch the question. I tutaj kolega napisał parę słów o sobie, tego już nie będę czytać, bo to prywatna wiadomość, ale mogę tylko powiedzieć tak, gratuluję i powodzenia w nowym klubie. A Wizards Opole wiszą mi flaszkę za nowego zawodnika, a na pewno się zgłoszę. No, to taka amerykańska nazwa pasuje mi do Wizards Opole. Catch the question. No. I co, i wszystko? Nie, przepraszam, jeszcze jedna. Ostatnia propozycja. Cześć, moja propozycja to żylety. Czemu tak? Gdyż będą ostre tematy i ostre dyskusje. Okay. Mam nadzieję, że nas kolega nie przecenia. Piłkarski. Ale... Dobra, zrobimy tak. No może ktoś się z nas nabija, co? W sensie, to tak jak Sid tam coś o tych zakolowych, to tutaj z tymi żyletami, to może jakaś... No Sid już bana wyłapał, ale tutaj kolega chyba... Nie, to chyba jakiś poważna mało propozycja. Wyrafinowany trolling to jest. Później sprawdzimy, powiesz mi, kto to pisał i będziemy obśmiewali tą osobę w kolejnych odcinkach. Dobra. Zrobimy tak. Ja ci to wszystko podeślę, wszystkie te propozycje ja. Mailowe. Zrobimy burzliwą dyskusję i zaraz wyłonimy zwycięzcę, także wyłączam kabel od internetu. 3, 2, 1, nie ma nas. 3, 2, 1, pojawiamy się.
Dobra, już się naradziliśmy. Dyskusja była długa i burzliwa, ale wyłoniliśmy zwycięzcę. I od razu musimy powiedzieć, że tego konkursu by nie było, gdyby nie Piotrek z Baseball Outlet, który ufundował fantastyczne nagrody. A jakie? Nie wiem, bo jest to Mystery Box. Także zwycięzca konkursu, mam nadzieję, że po prostu mi się pochwali, co tam jest w tym pudle, bo strasznie jestem ciekawy, ale no nie mogłem tego rozpakować. Okay. Przykro mi. Okej. Grzesiek powie, która nazwa wygrała, ponieważ ja nie chcę brać odpowiedzialności za to, a Grześka można wystawić, także oddaję ci głos. Okej. Okay. Więc po całkiem faktycznie, może nie burzliwej, ale po przerzuceniu argumentów a z jednej, z drugiej strony i tak wysłuchaniu twojej opinii, ja stoję, obstawiam propozycję. Czwarta baza. Uważam, że jest przede wszystkim jest po polsku, a jednak kanał jest tutaj, wiadomo, robiony przez siebie dla naszych odbiorców rodzimych. I nie znam angielskiego. Proszę? Bo nie znam angielskiego. No, nie znasz angielskiego, ja udaję, że... nie, generalnie uważam, że jest to spoko nazwa. Tak jak mówisz, no może faktycznie gdzieś tam się bejsbolistą nawet w Polsce czwarta baza nie do końca kojarzy jako... Znaczy częściej mówimy dom na tę bazę, ale generalnie wszyscy wiedzą, że to jest ta czwarta baza, do której się dociera, żeby zdobyć punkt. I szczerze mówiąc, podoba mi się taki ukryty, wiesz, ja nie wiem, czy to celowo ktoś w ten sposób podesłał propozycję, czy nie, ale z racji tego, że bądź co bądź, są to media, tak? Twój kanał jest w jakiś sposób opiniotwórczy, ludzie się dowiadują wielu rzeczy na temat baseballu za granicą, ale też w Polsce. I ta nazwa czwarta baza, która mi się z czwartą władzą kojarzy, zdecydowanie najlepsza, tak bym powiedział. Chociaż nie unikniemy tego, że czwarta baza to też są pewnego rodzaju skojarzenia, ale jak jest, słuchaj, miał być narzut myśli, to tu może będzie taki wyrzut myśli. Wspólny. Nie, generalnie tak. Generalnie ja uważam, że to jest najciekawsza propozycja, chociaż trudny wybór, bo kilka innych też mi się podobało, nie? Więc jakby nie chciałbym, żeby nikomu było smutno. Wiem, że niektórym będzie tak czy tak. No, Seedowi będzie najbardziej smutno. No, maszynę miał. Mógł mieć maszynę dla klubu, a regulaminy się nie chciało czytać, ale no tak to jest. No. To nic. A jeszcze a propos tych skojarzeń. Co mówiłeś, to tak teraz staram się analizować interpretację kolegi, który napisał właśnie, nadał pomysł czwarta baza i słuchaj tego, praktycznie każdy jednak coś tam kojarzy, że w tej grze występuje kij, jak i bazy. Mhm. No. Moim zdaniem trochę za dużo American Pie, ty chciałeś to ubrać w baseball, ale przyjmujemy tę propozycję, jest fajna. Okay. Czyli co, czwarta, zaczynamy się szykować do czwartej bazy. Tak jest. Tak. Okej, okay. Słuchajcie. Think alike. Drogi kolego, ja ci nagrodę wyślę w lutym, musisz cierpliwie poczekać, a reszcie osób, które zgłosiły swoje propozycje, ale i napisały jakąś tam interpretację, to ja też pomyślę, żeby coś tam zorganizować w lutym. Ja wiem, może karty bejsbolowe, czy coś takiego. No. Coś tam się zrobi za poświęcony czas. Albo chociaż po banie, nie? Co? Albo po banie, no. Albo... Tak, a dla tych, co nie napisali interpretacji, to Shadowban. Tymczasowego. Coś tam wymyślimy. Okay. Dobra, czyli wszystko już wiadomo. My z Grześkiem się widzimy pewnie w lutym z pierwszym odcinkiem czwartej bazy. Zgadza się? Tak jest. No dobra, czyli wszystkiego dobrego wam życzymy i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, na razie. Pozdro.